Co? Może jednak nie bułka z masłem. Okej, myśl jak czep, jak czep. To ja wiem wszystko, więc zgniły kwiatek to... Wiesz, że tu jestem? O, tu. Już rozgryzłem, co miał na myśli grzybniak. Tylko mu nie mów. Grzybniak chce, żeby on to rozwiązał. Rozwiązał, że zgniłe kwiaty, owoce, liście i inne to kompost? Dzięki, Jack! To kompost. Kompost to zgniły kwiatek, który pachnie i smakuje przepysznie. Idź za mną. Pamiętaj, musisz o niego mądrze dbać. Obiecuję. A, wymyłeś ręce? Pewnie, bo nie. Wow. Oj, wybacz. Już czuję się 7 razy fajniejszy, mądrzejszy i normalnie pierwsza klasa. Chcesz potrzymać? Ale nie możesz. Mądry grzybaszek by tak nie robił. Według grzybniaka jest mądry. Inaczej nie pożyczyłby mu tego kija. Dokładnie. Czep, ty możesz potrzymać kij. Gdy grzybniak ci go pożyczy. Teraz umiem tak. To było w sumie całkiem niezłe. Mogę zrobić z kokotyczce. Masz. Skok! Zginasz go! Ja cię kompost złamał. Trochę, znaczy, nie jest źle, nie? Kij grzybniaka jest nie do zastąpienia. Wiesz, skąd go ma, co? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dawno, bardzo dawno temu było sobie strasznie stare drzewo. Pewnego dnia trafił je piorun. I jedyne, co zostało, to kij mądrości, który spadł prosto w ręce grzybniaka. Spokojnie, jak mu powiesz, będziemy stać obok ciebie. Mhm. Drużyna trzyma się razem. Trzymać się razem! Dokładnie, Jep! Ja go po prostu skleję. Grzybniak nawet nie zauważy. Ale nie o to mi chodziło. A myślisz, że to zadziała? Jeśli użyjemy klejącego soku, to może. Nic w lesie nie klei się bardziej. Super klejący sok, dokładnie! Nie mam pojęcia, co to jest. Zapraszam. Nie ruszaj się, Czep. Chwila, jeszcze moment. Tak, ostrożnie. I już. O, jest dobrze. Nie widzę nawet, gdzie się złamał. To zadziała. Jakby to się nigdy nie stało. Jest jak nowy. Wow! Spokojnie, możemy skleić znowu. Nie! Zrobimy grzybniakowi nowy kij. Albo możemy się ukrywać już zawsze. Albo może... Okej. Powiedzmy mu. Po drodze wymyślimy super historyjkę, czemu kij się złamał.